Obciął pan śniegowce, panie Sułku? Obciąłem. Wyglądają teraz jak zwyczajne półbuty. O, nie zupełnie. Ale prawie, prawda? A to prawda. Wygląda pan dziwnie, panie Sułku. A co w tym dziwnego, słowo honoru? Nieustannie robi pan przysiady. A może po prostu chce się panu siusiu? Robię przysiady, zwroty i skłony, a także truchta. Truchta pan sobie po pokoju już od paru godzin. Dlatego tak się zasapałem. I po co to wszystko, panie Sułku, po co to? Tak, szlifuję formę. Nie rozumiem pana, prawda? Jak zwykle, normalny, przeciętny, inteligentny człowiek już dawno wiedziałby, że zostałem wybitnym piłkarzem. Wiedziałby też, że powołają mnie niedługo do kadry. Wiedziałby taki człowiek, że dla wybitnego piłkarza trening jest czymś normalnym. Jedynie pani jak jakiś tępak nic tego nie rozumie. No właśnie. Bo taki trening to podstawa sukcesów na boisku. Nie ma innej rady. Naprawdę nie ma innej rady? Nic, tylko trening, a także wypoczynek i dobre wyżywienie. Co tam dzisiaj na obiad? Jest makaron. I co jeszcze? I sos. Całe szczęście. Dałem się tego po uszy. Będzie pan teraz jadł o wiele, wiele więcej, prawda? No tak, jak smok, słowo honoru. Będę zjadał praktycznie wszystko, bez różnicy. Uprzedzam jednak, że to wszystko ma być kaloryczne i sycące. Makaron jest niezwykle sycący. Dużo tego nie da się zjeść. I jeszcze zobaczymy. A ja, kiedy widzę pana nad miską pełną makaronu z sosem, nie mogę powstrzymać łez. No to dlaczego? Nie ma się co mazać. To łzy szczęścia, panie Sułku. A cóż to za szczęście panią wtedy ogarnia? Jestem wtedy szczęśliwa, że dogodziłam mojemu chłopcu. Cicho, bo pójdę do restauracji. Nie ma pan za co, panie Sułku, wiem o tym. No co prawda, to prawda. Nie śmierdzę grosze. Zjem dziś w domu. Och, to dobrze. Panie Sułku. Co? A kiedy pan przestanie truchtać? Wtedy dopiero, kiedy skończę trening. Jednym słowem, nie prędko. Ciężkie jest życie piłkarza, prawda? Ach, oczywiście. Musi truchtać i truchtać, prawda? Ach, oczywiście. I nieustannie pracować nad szybkością, jak ja. Jestem już bardzo szybki, ale to dopiero początek. Bo będzie pan kiedyś jak błyskawica, prawda? Przedrę się po lewym skrzydle, śmiało wejdę w pole karne, zwód w prawo, zwód w lewo, podanie do nadbiegającego kolegi. Gol! Bije pan gola, prawda? Nie. Podałem przecież do kolegi. I on wbił, prawda? On. No, to szkoda, że to nie pan, panie Sułku. Ach, pracuję dla dobra drużyny. Cieszę się, że kolega mógł strzelić wypracowaną przeze mnie bramkę. Taki jestem. Taki pan jest. Tak. Słusznie pan powiedział. Taki jest mój pan Sułek. Zdolny i uczciwy. I nie zazdroszczę innym sukcesu. Dziś on, jutro ja. Oto moja dewiza. Oto pana piękna dewiza, panie Sułku. Za takie dewizy kocham pana jak brata. Cię. Jak kogo? Nie pani kocha? Jak brata. Nie jestem dla pani żadnym bratem, ani też nikim z rodziny. No przecież wiem. Dlaczego powiedziała pani, że kocha mnie pani jak brata? Nie podoba mi się to. A zwykłe przejęzyczenie, panie Sułku. Wszyscy wiedzą, że jesteśmy parą narzeczeńską. No, ale jeszcze zobaczymy. I że kocham pana jak dawniej, a może nawet bardziej teraz, kiedy został pan piłkarzem. Wiem, że niełatwo jest być żoną piłkarza. Niektór na razie nie mówi o ślubie. Ale zniosę dzielnie te pana wyjazdy na mecze i obozy kondycyjne. I zgrupowania w ośrodkach wypoczynkowych. Wiem. A teraz poproszę panią o pomoc. Chcę oddać kilka strzałów na bramkę. Więc niech pan śmiało oddaje te pana strzały. Między tymi krzesłami jest bramka. No niech pan w nią wali te sił, panie Sułku. To będą normalne rzuty karne. Nie szkodzi, wiem, że potrafi pan strzelać, wierzę w pana. Z tym, że pani stanie na bramce. A czemu? Po co to wszystko, panie Sułku? Nie będę przecież strzelał do pustej bramki. To byłby nonsens. Staram się stworzyć sytuację do złudzenia przypominającą rozwój wydarzeń na boisku.
Rzeczywiście, no. Rzeczywiście, przestrzeń między krzesłami do złudzenia przypomina prawdziwą bramkę. A co? Podobnie jak ta zwinięta skarpetka do złudzenia przypomina piłkę. A jasne. A pan do złudzenia przypomina gadochę. Naprawdę? No. Jestem do niego podobny. Do złudzenia. Och, kocham pana, panie sułku. Cicho. Uwaga! Uwaga! Strzelam! Spróbuję obronić ten rzut karny. Kto wie? Może pan nie trafi, prawda? No. Kto tam pana wie, panie sułku? Uwaga! Uwaga! Cicho. Padła bramka. Wystrzelona jak z katapulty mocno zwinięta skarpetka trafiła prosto w czoło gajowego marucha. Gajowy przyszedł z dobrą nowiną. Wybierał się właśnie do Pomiechówka na mecz. Gajowego powołano do kadry w charakterze bocznego sędziego.